To są typowe efekty liftingu twarzy u osoby mniej więcej w pani wieku, to znaczy 50-kilkuletniej takiej osoby przed 60 rokiem życia. Tak jak widać, te elementy, o których wcześniej mówiliśmy, czyli okolice fałdów nosowo-wargowych, okolice kąta żuchwy i okolicy szyi, ulegają w największym stopniu poprawie i wpływają na taki odbiór odmłodzonej twarzy. Oczywiście efekt operacji zależy bardzo również od rodzaju twarzy. To nie jest tak, że ta sama operacja u różnych pacjentek przynosi te same efekty. Jeśli twarz jest nie tak pociągła i ma więcej tkanki tłuszczowej, to tak jak tutaj widać, te efekty liftingu będą też widoczne, ale mniej, z uwagi na to, że to jest inny typ twarzy. Oczywiście też lifting przynosi efekty różne w różnym wieku, w tym znaczeniu, że jeśli tak jak widać tutaj, pacjentka jest w okolicach 60 roku życia i ma bardzo zaznaczone elementy obwisłości twarzy, nadmiaru skóry, to efekt operacji będzie bardzo widoczny. Dlatego, że startowaliśmy ze złego stanu, uległ on poprawie i ta poprawa jest bardzo widoczna w kontekście tego, co było na początku. Jeśli pacjentka jest młodsza, w okolicach 50 roku życia, to oczywiście również przed operacją będzie wyglądała lepiej niż pacjentka starsza, w związku z czym efekt operacji też będzie widoczny, ale ta różnica subiektywnie postrzegana przez pacjentkę będzie mniejsza. Można to porównać do takiej sytuacji, jak coś jest skrzywione. Jeśli nie jest bardzo skrzywione, to nie da się tego bardzo wyprostować. Można przywrócić to do lepszego wyglądu, ale na pewno taki subiektywny efekt będzie lepszy. Stąd też często pacjentki pytają, czy to jest właściwy moment na operację, czy to jest już, czy jeszcze trochę poczekać. To też jest subiektywne, bo to nie zależy od lekarza, tylko zależy od tego, jak bardzo coś przeszkadza pacjentce. Są pacjentki, które tak jak tutaj widać w okolicach 50 roku życia, czy nawet trochę przed 50 rokiem życia, uznają, że te elementy twarzy, jak obwisłość, która się pojawia w okolicach fałdów nosowo-wargowych, czy na policzkach, czy w okolicy szyi, są dla nich na tyle trudne do zaakceptowania, że decydują się na operację. A zatem jest to dobry moment z ich punktu widzenia. Rolą lekarza nawet nie jest wskazywanie takiego najlepszego momentu, tylko jest wskazanie pacjentce, jaki jest oczekiwany wynik i czy to ma sens, czy nie. No bo oczywiście, gdyby przyszła pacjentka 20-letnia, to mimo, że jej coś przeszkadza, na przykład, że jak miała 16 lat, to coś wyglądało lepiej, albo 30-letnia, że lepiej wyglądała, jak miała 20 parę, to nie ma sensu poprawiać tego za pomocą operacji, bo jest cały szereg innych metod nieinwazyjnych i tutaj decyduje zdrowy rozsądek. Natomiast w pewnym przedziale wieku, jak pacjentka ma 40 parę lat, czy 50 parę lat, 60 parę lat, no to decyduje ona. Albo jej to przeszkadza na tyle, że nie chce czekać, aż pewne rzeczy będą wyglądały aż tak jak tutaj, albo chce poczekać, bo jej to nie przeszkadza, bo jeszcze w pewnym sensie nie dojrzała do takiej operacji.